Cześć, browar Kuba Nabita z tej strony. Dzisiaj mamy na kanale unboxing. Jest to przesyłeczka z Chin, świeżutko odebrana z poczty. A, proszę bardzo, żeby nie być gołosłownym. Krzaczki są chińskie, z Chińskiej Republiki Ludowej, prosto. Także patrzymy co do nas tutaj ciekawego przyszło. Zobaczymy, co to takie będzie ciekawe. Sam jestem ciekaw, chociaż wiem, co zamawiałem, ale to teoria, a praktyka to są dwie różne sprawy. Także zobaczymy, czy to jest to, co chciałem. Proszę, ładnie opakowane. Co my tu mamy? Mamy jeszcze jedną folijkę. Ciach. I w tej folijce mamy etui, w takie ładne plastikowe jest. A w tym etui... Czekajcie, jak to się uotwiera. O. W tenże sposób. A w tym etui mamy refraktometr. Pipetka oraz do śrubokręcik mały do kalibracji tutaj tegoż refraktometra. Czekałem na niego już około miesiąca czasu, także standardowy czas oczekiwania przesyłek z Chin, tutaj konkretnie ze strony wish.com było zamawiane. Także akurat bardzo fajnie, że przyszedł. Dzisiaj mamy sobotę. Będzie dzień ważenia. Akurat będzie. Przyda się idealnie do sprawdzenia gęstości brzeczki. Można gęstość brzeczki, czyli tak zwany ekstrakt, sprawdzać cukromierzem, które oczywiście posiadam, no ale jest to dość kłopotliwe, uciążliwe trochę zadanie przy brzeczce gorącej, ponieważ trzeba ją chłodzić, tą brzeczkę, do około 20 stopni, a jeśli się wysładza, no to wiadomo, że wszystko czas. Jeśli się wysładza, a chce się zmierzyć cukromierzem poziom ekstraktu, no to ten czas schłodzenia z temperatury około 70 paru stopni, no musi być upłynąć co najmniej 15-20 minut, żeby otrzymać w miarę wiarygodny wynik. A przy refraktometrze nakładamy pipetką tudzież łopatką od mieszania kropelkę, zamykamy i bez względu na temperaturę możemy odczytać na bieżąco wynik, jaki mamy na brzeczce ekstraktu. Także jestem zadowolony, wszystko jest ok. Doszedł w jednym kawałku, nic nie jest połamane, nic nie jest uszkodzone. Tutaj o, w takim zgrabnym etui jest. Będzie fajnie go przechowywać, także jest super. I do zobaczenia, do następnego razu. Hej!